W dzisiejszym wydaniu Multiinformacji z Płocka uczestniczymy w burzliwych obradach radnych podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta. To właśnie podczas niej odbyło się głosowanie nad budżetem miasta na 2016 rok. Poza tym podsumowujemy projekt Internet dla Mazowsza, spoglądamy na ciekawą imprezę sportową dla dzieci, a na koniec zapraszamy wszystkich na lodowisko. Ostatni wtorek grudnia odbyła się już ostatnia zresztą w tym roku sesja Rady Miasta Płocka. Nie było to posiedzenie typowe. Radni dyskutowali bowiem nad budżetem miasta. To niezwykle ważna chwila. Ratusz z prezydentem na czele przekazał rajcom plan wydatków i przychodów na kolejny rok, pokazując kierunek, w którym Płock będzie zmierzał w 2016 roku. Szacowane przychody wyniosą ponad 840 milionów złotych. Duża część tych środków, bo prawie 300 milionów, zostanie przekazanych na oświatę, ponad 90 milionów na pomoc społeczną, a po 40 milionów złotych na transport i oświatę. Dużą część tych środków przeznaczono też na inwestycje. Najwięcej kosztować będzie drugi i trzeci etap obwodnicy, bo ponad 52 miliony złotych, a 24 miliony przebudowa nabrzeża. Aby zrealizować wszystkie te cele, miasto zaciągnie również kredyt na ponad 30 milionów złotych. Porozmawialiśmy z radnymi Płocka i zapytaliśmy ich o opinię na temat budżetu. Myślę, że to żadnych niespodzianek nie będzie, dlatego że nad budżetem radni pracowali już przynajmniej ponad miesiąc. Prezydent również już w mieście mówił tak, jakie inwestycje przed nami, jakie są w budżecie. Budżet jest dostępny dla każdego mieszkańca Płocka, więc nie spodziewam się żadnych dużych zmian. Żałuję, że nie mamy więcej środków na inwestycje, na duże inwestycje. Brakuje mi inwestycji tutaj na Starym Mieście, bo moim zdaniem one mogłyby przyciągnąć turystów i ludzi spoza Płocka do nas. Liczę też właśnie na rozbudowę nadbrzeża Wiślanego, bo mówiłam od wielu lat, że dla Płocka jest to jedna z ważniejszych inwestycji i może tutaj wpłynąć na rozwój miasta. Dla radnej Olejnik ostatnia w tym roku sesja to chwila ważna w dwojaki sposób. Po pierwsze, ze względu na dyskusję dotyczącą budżetu, po drugie zaś z powodu zmiany jej roli. Radna nie jest już przewodniczącą płockich struktur Platformy Obywatelskiej. Jej miejsce zajął radny Artur Kras. Nie jestem przewodniczącą, ale to było jakby z mojej inicjatywy, organizacja pracy klubu i chęć wsparcia członków pochłania jednak dużo czasu i myślę, że w tym czasie będę zajmowała się innymi rzeczami. Niestety nie mam tu żadnej historii, która mogłaby budzić jakąś sensację. Po prostu tak zdecydowałam, że zrezygnuję. Spokojny o kształt budżetu był też Wojciech Chetkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Jego zdaniem, choć nie jest to projekt idealny, to z całą pewnością jest optymalnym. A czy były prezydent miasta nie jest zaniepokojony wzrostem zadłużenia? Miasto Płock i prezydent Nowakowski panują nad obsługą tego kredytu. I dlatego ja nie mam tutaj żadnych obaw co do przyszłości miasta. Chciałbym również uspokoić wszystkich, że ani nasze dzieci, ani nasze wnuki, ani nasze prawnuki tego kredytu nie będą spłacać, bo jest to po prostu niemożliwe. Dzisiaj wykonamy cały szereg wielkich zadań inwestycyjnych, które spowodują to, że za x lat, za kilkanaście lat na przykład, będzie znacznie mniejsza potrzeba realizowania dużych przedsięwzięć, których dziś byśmy nie zrealizowali bez zaciągania tych kredytów. Optymistycznie na budżet miasta patrzy też PSL. Tak to wygląda, że z pełną świadomością możemy zagłosować za. Jest wiele rzeczy, o których nie powiedziałem, które na pewno płocczanie zauważą, że się w pewien sposób miasto rozwija. Dodatkowa infrastruktura, dodatkowy aspekt i sportowy, turystyczny, kulturalny. Jestem tylko pełen nadziei, że faktycznie uda się zrealizować cały ten budżet, gdyż jest naprawdę co robić na cały rok. Zgoła inną opinię miała Violetta Kulpa. Przewodnicząca płockich struktur Prawa i Sprawiedliwości jest wyraźnie zaniepokojona kierunkiem, w którym zmierza miasto. Jej zdaniem niebezpiecznym jest szczególnie proces coraz większego zadłużania miasta. Ostrożny, tak naprawdę nie planujący dużych, ważnych, strategicznych inwestycji, które de facto poprawiłyby sytuację mieszkańcom Płocka. Myślę przede wszystkim o miejscach pracy, o rozwoju gospodarczym i
wyjście tak naprawdę poza pewien obręb małych, drobnych inwestycji, które tak naprawdę ten budżet chce realizować pan prezydent w roku 2016. Natomiast to, na co wielokrotnie zwracałam uwagę, to jest zadłużenie miasta Płocka, które co roku pan prezydent Nowakowski zwiększa, chociaż jeszcze biorąc pod uwagę nie tak dawną historię, w 2010 roku ostro krytykował swojego poprzednika za zadłużenie miasta Płocka, a teraz robi to tak naprawdę ze zwiększoną siłą. Powiem tylko, że na koniec kadencji 2018 roku zadłużenie miasta Płocka sięgnie już poziomu 68%, kiedy zastawał je na poziomie 50%. W związku z tym jest to bardzo duża kwota i do tego jeszcze należy doliczyć zadłużenie spółek miejskich, które oscyluje około 150 milionów złotych. Natomiast nie jesteśmy Państwu w stanie powiedzieć jako radni, jakie jest faktycznie zadłużenie miejskich spółek, ponieważ na ostatniej komisji merytorycznej, kiedy zadaliśmy pytanie właśnie panu prezydentowi odnośnie zadłużenia spółek, pan prezydent powiedział, że przedstawi tą informację w wakacje. To jest to typowa ignorancja i brak poszanowania dla radnych, którzy chcą znać finanse miasta i spółek, których w 100% właścicielem jest właśnie miasto Płock. Po wielogodzinnych obradach radni przyjęli projekt budżetu na 2016 rok i to bez poprawek. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zakończono projekt Internet dla Mazowsza. To bez wątpienia jedno z największych tego typu wyzwań w Europie. W ramach IDM zbudowano 3640 km sieci światłowodowej. Dzięki temu powstał rozbudowany szkielet internetu. Dzięki niemu dostęp do sieci zyska 1 200 000 osób. W tej chwili prace budowlane już się zakończyły. Na finiszu są także roboty związane z testowaniem i uruchomieniem sieci. Obecny podczas konferencji prasowej marszałek województwa Adam Struzik podkreślał, że to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia całego województwa. A dlaczego? Dlatego, że wyrównuje szanse rozwoju. Ten projekt też wyrównuje lukę finansową, która powstaje i duże przedsiębiorstwa telekomunikacyjne niechętnie albo w ogóle nie inwestują w tych białych obszarach. To dotyczy głównie obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich. Generalnie są to tereny o przewadze gospodarki rolniczej nad przemysłem. I po prostu ta sieć, szkieletowa sieć, umożliwia dostęp do szerokopasmowego, czyli szybkiego internetu, a w związku z tym różnego rodzaju usług, od telewizji począwszy poprzez różnego rodzaju usługi administracyjne, usługi informacyjne, nawet pewne usługi zdrowotne dla szerokich grup społecznych, które do tej pory były wykluczone cyfrowo. Projekt Internet dla Mazowsza był współfinansowany ze środków unijnych. Wartość całego przedsięwzięcia to około 458 milionów złotych. Przyznana dotacja unijna wyniosła ponad 340 milionów. W przedświąteczną sobotę 19 grudnia Płocka Akademia Karate Tradycyjnego zorganizowała imprezę sportową dla młodych fanów karate. W hali sportowej na Borowiczkach przeprowadzono czwarty turniej mikołajkowy, który połączono z trzecią wigilią klubową. Był święty Mikołaj, który rozdawał łakocie, była muzyka, dobra zabawa oraz, co najważniejsze, karate. W tym roku w ramach imprezy wystartowała rekordowa ilość zawodników. Do konkursu zgłosiło się blisko 300 zawodników z Paktu, a także zawodnicy z Włocławka i Lubrańca. Poza samym turniejem dzieci mogły skorzystać z atrakcji przygotowanych przez przedszkole Bajkowa Kryjówka oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Na zakończenie odbyła się uroczysta wigilia oraz uhonorowano najlepszych. Cała lista laureatów widoczna jest na ekranie. A na koniec szybkie zaproszenie dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak spędzić te wolne od pracy i nauki chwile. W Płocku, tuż przed Urzędem Miasta, uruchomione zostało lodowisko. Z uciech tego długo oczekiwanego obiektu można korzystać na Starym Rynku. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 10 do 22. Wstęp jest bezpłatny, a opłaty należy uiścić jedynie za szatnie oraz za wypożyczenie łyżew. Do przejażdżki na łyżwach oczywiście serdecznie zapraszamy i zachęcamy.